Słońce to jedna z miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej. A nasza galaktyka ma w znanym nam wszechświecie setki miliardów, a nawet biliony podobnych. Przez kosmiczny teleskop Hubble'a astronomowie obserwują wszechświat, sięgając w mroki historii prawie do Wielkiego Wybuchu. Każda plamka, każda smuga, każdy punkt świetlny to skupiska miliardów i bilionów gwiazd. Żeby zrozumieć nasze położenie we wszechświecie, należy spojrzeć w niebo i sięgnąć wzrokiem w lawinę dalekich galaktyk. Kosmos. Tajemnice wszechświata. Odległe galaktyki. Niezwykła struktura wszechświata. Kosmos jest zmienną, rozszerzającą się mozaiką światła i ciemności. Wiek wszechświata szacujemy na 13,6 miliarda lat. Ziemia i Układ Słoneczny mają niewiele ponad 4 miliardy lat. Wszechświat jest więc ponad 3 razy starszy od błękitnej planety. W nieskończonej kosmicznej pustce odległe gwiazdy utrzymuje razem siła dalekosiężnej i nieustępliwej grawitacji. Przez miliardy lat gwiazdy zbierały się, by w końcu utworzyć galaktyki. Galaktyka to zbiór setek milionów gwiazd, które nie zbliżają się do siebie, a tym bardziej nie stykają. W przeciwieństwie do galaktyk, trzymają się na dystans. Trudno sobie uzmysłowić, jak monstrualnie wielkie są galaktyki. Gdyby Słońce zmniejszyć do wielkości plamki, kropki nad i, Droga Mleczna zajmowałaby powierzchnię Stanów Zjednoczonych. Galaktyki są ogromne. Astronomowie od wieków widzieli coś osobliwego we wstędze gwiazd i pyłu przecinającej nocne niebo. To nasza galaktyka, biała smuga nazwana Drogą Mleczną. Smugę tworzy światło tysięcy i milionów gwiazd, których nasze oko nie potrafi rozdzielić. Starożytni Grecy nadali jej nazwę. Zobaczyli tam rzekę pełną mleka i ochrzcili ją galaktyka. W naszej galaktyce są setki miliardów gwiazd, a w widzialnym wszechświecie setki miliardów galaktyk. W kosmosie jest więcej gwiazd niż ziarenek piasku na ziemskich plażach. Rozważmy model naszego zakątka wszechświata, okolicy Drogi Mlecznej. Niech galaktyka ma wielkość krążka hokejowego. Od sąsiednich dzieli ją kilka średnic. Galaktyki są rozrzucone swobodnie jak krążki na lodzie. Zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a ujawniają zróżnicowanie galaktyk. Oto galaktyka Sombrero, zwana również Messier 104. Stanowi zapewne najbardziej masywny obiekt w ogromnej gromadzie galaktyk. Ma masę 800 miliardów słońc. W porównaniu z Drogą Mleczną, galaktyka Sombrero ma ogromne jądro i stosunkowo mało wykształcone ramiona. Ten obraz powstał z nałożenia na siebie obrazów z trzech teleskopów kosmicznych. W
Chandra służy do obserwacji rentgenowskich. Sombrero wysyła dużo twardego promieniowania X. Z teleskopu Hubble'a pochodzi obraz w świetle widzialnym, które po milionach lat podróży dotarło do Ziemi. Teleskop Spitzera pracuje w podczerwieni i zarejestrował rozkład temperatury w galaktyce Sombrero. Zestawienie trzech obserwacji dało niezapomniany i fascynujący obraz galaktyki, oddalonej od nas o 29 milionów lat świetlnych. M51, czyli galaktyka Wir, ma spiralne ramiona i przypomina gotowy kłębek waty cukrowej. Jądro galaktyki jest tak gęsto wypełnione gwiazdami, że na planetach w tym obszarze jest jasno w dzień i w nocy. Galaktyka Centaur A jest silnym radioźródłem. Zachowuje się jak kosmiczny nadajnik. Nieustannie wysyła fale na cały Wszechświat. To najbliższa Ziemi galaktyka aktywna, wysyłająca z jądra wyjątkowo dużo energii. To zdjęcie z teleskopu Hubble'a przedstawia wyjątkowo odległy fragment kosmosu. Obraz dowodzi ogromu Wszechświata i tego, że w niektórych miejscach nic nie przesłania nam jego głębi. Patrząc daleko we Wszechświat, widzimy przeszłość. Światło odległych galaktyk leciało do nas przez miliardy lat, więc widzimy te ciała we wczesnej młodości. Ultragłębokie pole Hubble'a to wehikuł czasu. Tak wyglądały galaktyki, gdy nie było nas, Układu Słonecznego i Ziemi. Nasz glob ma 4 miliardy lat, a odbierane teraz światło galaktyki wyemitowały przed 13 miliardami lat. O Ziemi się wtedy nikomu nie śniło. Najbliższa nas duża galaktyka leży w odległości 2 milionów lat świetlnych. Światło z Andromedy leci przez 2000 mileniów. Dlatego teraz widzimy jej dawny obraz. A to stosunkowo bliski obiekt. Patrząc dalej w kosmos, cofamy się do coraz dawniejszych dziejów. By zilustrować tę zależność, odwiedzimy ziemski cud przyrody – Wielki Kanion Colorado. Patrząc w dół, widzimy coraz głębsze warstwy i starsze skały. Mamy obraz rozwoju geologicznego tych okolic. W zasadzie uzyskujemy wgląd w to, co działo się tu przez setki milionów lat. Podobnie badając coraz odleglejsze gwiazdy, astronomowie sięgają głębiej w dzieje Wszechświata. Od początku badania galaktyk astronomowie wiedzieli, że skupiska gwiazd mają różne rozmiary i kształty. Są dwa główne typy galaktyk. Obiekty spiralne, jak Droga Mleczna, mają zakrzywione ramiona ułożone w formie płaskiej tarczy. Galaktyki eliptyczne są bardziej krągłe i nie mają wypustek. Galaktyki spiralne zawierają dużo gazu i pyłu. Trwa w nich proces gwiazdotwórczy. Galaktyki eliptyczne składają się ze starych gwiazd. Wewnątrz nie ma wolnej materii, z której mogą powstać nowe. Są też nieliczne galaktyki nieregularne. Zawierają dużo materiału na gwiazdy, ale nie mają eleganckiej spiralnej formy. Obserwacja odległych skupisk gwiazd jest możliwa dzięki potężnym rozbłyskującym obiektom w ich centrum. Potężne, ale chaotyczne serca bijące wewnątrz odległych galaktyk wysyłają więcej energii niż wszystkie otaczające je gwiazdy. To aktywne jądra galaktyk.
W centrach wielu galaktyk działają potężne mechanizmy, które wysyłają ogromne ilości promieniowania. Wiemy, że są bardzo daleko stąd. A mimo to dociera z nich do nas mnóstwo światła. Wyzwalana przez nie moc jest niewyobrażalna. Wśród najgwałtowniejszych i najpotężniejszych obiektów w centrach aktywnych galaktyk są kwazary. Obserwowane kwazary, czyli quasi-gwiazdy, okazują się bardzo odległe. Mimo to świecą wyjątkowo jasno. Najjaśniejszy wysyła bilion razy więcej energii niż Słońce. Widowiskowe strumienie fal elektromagnetycznych pokonują miliardy lat świetlnych. To wyraźny dowód potęgi kosmicznych źródeł energii. Kwazar może świecić jaśniej od całej galaktyki. Teleskop Hubble'a zaobserwował kwazara 3C273, który wyrzucał strumień materii większy od całej galaktyki. Jądra aktywnych galaktyk to bardzo dziwne obiekty. W centrach aktywnych galaktyk zachodzą gwałtowne procesy. Okazuje się, że nawet w naszym zaścianku rozgrywa się kosmiczna katastrofa. Sprawcą jest galaktyka karłowata w Wielkim Psie. Jak sama nazwa wskazuje, galaktyki karłowate są nieduże, więc trudniej je wykryć. Galaktyka karłowata w Wielkim Psie właśnie naciera na Drogę Mleczną. Gdy dwie galaktyki są na kursie zbieżnym, grawitacja nie pozwala uniknąć zderzenia. Gdy mała galaktyka zbliża się do dużej, siły pływowe rozciągają ją i deformują. Przyciąganie przesuwa i odkształca gwiazdy w mniejszej galaktyce. Niezachowanie odległości sprawia, że maluch jest wciągany przez potężniejszą sąsiadkę. Gdy w gromadzie galaktyk obiekty są ułożone względnie luźno, podobnie jak krążki na lodzie, poruszają się względem siebie, obiegając wspólny środek masy. Gdy znajdą się zbyt blisko w stosunku do wielkości, następuje zderzenie. Kształt kolidujących galaktyk się zmienia. Krążki są sztywne, natomiast galaktyki składają się z oddzielnych gwiazd. Każda z osobna jest przyciągana, więc grawitacja wyrywa z galaktyki pasma gwiazd. W końcu jądra galaktyk łączą się łukiem materii i zachodzi fuzja. W ten sposób niegdyś odległe gwiazdy z różnych galaktyk mogą utworzyć jeden obiekt. Ledwie widoczne galaktyki kiedyś być może połączą się z naszą. Co powoduje, że z gwiazd tworzą się galaktyki? Czemu materia wszechświata gromadzi się w niezwykłe skupiska? Żeby znaleźć odpowiedź, musimy cofnąć się w czasie o miliardy lat. Musimy wrócić do momentu, gdy cała materia, przestrzeń i czas były skoncentrowane w początkowej osobliwości. Tworzyły punkt o nieskończonej grawitacji. Ten punkt eksplodował. Nastąpił wielki wybuch. Bardzo dawno temu energia i materia, z której później powstały galaktyki, były skupione w jednym miejscu. Everything.
Cały wszechświat nagle eksplodował z osobliwości początkowej w procesie zwanym Wielkim Wybuchem. Cofając się w historii wszechświata, docieramy do stanów o coraz mniejszej wielkości i ogromnej gęstości. W początkowym momencie dziejów cała energia i materia kosmosu znajdowała się w punkcie o nieskończenie wielkiej gęstości. Przekonujemy się, że wszechświat powstał w jednorazowym akcie, będącym początkiem czasu. Chwilę po Wielkim Wybuchu ujawniły się siły rządzące Wszechświatem i kształtujące jego obiekty. Najważniejszą okazała się grawitacja. Po Wielkim Wybuchu Wszechświat oczywiście się rozszerzał. Powstawały w nim fluktuacje gęstości. Obszary o zwiększonej gęstości stopniowo rosły, aż utworzyły galaktyki. W skupiskach gazu, w których lokalnie grawitacja była jeszcze silniejsza, powstały gwiazdy. Proces zapadania się przebiegał intensywniej niż w całej chmurze. Formowanie pierwszych galaktyk trwało setki milionów lat. Trudno opisać dokładnie, kiedy to się działo. Można wyznaczyć przedział pół miliarda do miliarda lat po Wielkim Wybuchu. Pojawiły się już pierwsze ciała niebieskie, ale nie było jeszcze dość czasu na uformowanie się galaktyk. Poznanie odległych galaktyk to pierwszy krok do rozwikłania tajemnic Drogi Mlecznej i naszego otoczenia. Trudno opisać galaktykę, ponieważ obserwujemy ją od środka. W wielu kierunkach pył i gaz ograniczają nam zasięg widzenia. Przypuszczamy, że Droga Mleczna jest galaktyką spiralną z poprzeczką o średnicy 100 tysięcy lat świetlnych. Jej jądro ma 3000 lat świetlnych średnicy. Większość galaktyk we Wszechświecie jest od niej mniejsza. Droga Mleczna i inne galaktyki spiralne przypominają miasta o gęsto zaludnionych centrach i o pustawych przedmieściach. Na peryferia prowadzą ramiona, drogi szybkiego ruchu. Wszystkie gwiazdy w galaktyce obiegają jej środek. Jesteśmy od niego oddaleni o 30 tysięcy lat świetlnych. Wykonujemy jeden obieg w ciągu 250 milionów lat. A skoro wszystkie gwiazdy krążą po orbitach wokół centrum galaktyki, to skąd biorą się te zakrzywione ramiona? To rejony skupienia gwiazd, gdzie gęstość jest większa niż w innych strefach. Jedne gwiazdy wchodzą w ten rejon, inne go opuszczają. Ramiona spiralne pozostają jednak na miejscu. To efekt podobny do korków na drogach. Nagle coś sprawia, że gwiazda zwalnia. Wskutek oddziaływania grawitacyjnego dalsze gwiazdy zbliżają się i nagle robi się tłok. Wydaje się, że ramiona spiralne to naturalne fale gęstości. Dwa i pół miliona lat świetlnych od Drogi Mlecznej czai się wirujące zagrożenie. Wpatruje się w naszą galaktykę złowieszczym okiem. To jej partner w tańcu kosmicznym, najbliższy sąsiad i największy wróg. Nazywa się Messier 31 lub Galaktyka Andromedy.
Galaktyka M31 jest równie duża jak nasza. Ma 100 tysięcy lat świetlnych średnicy. To galaktyka spiralna. Procesy gwiazdotwórcze zachodzą tam nieco wolniej niż w Drodze Mlecznej, ale na tym różnice się kończą. Galaktyka Andromedy powstała wskutek połączenia kilku starszych. Śladem połączenia może być podwójne jądro Andromedy. Dwa wyraźne wielkie skupiska gwiazd w centrum. Ziemianie od stuleci obserwują sąsiada liczącego bilion gwiazd. Perski manuskrypt z X wieku wspomina o małej chmurze na niebie. Ówcześni astronomowie nie mogli stwierdzić, że Andromeda to galaktyka oddalona o 2,5 miliona lat świetlnych. Jest najodleglejszym obiektem, który możemy dostrzec gołym okiem. Droga Mleczna bez trudu zdała przetrwać kolizję z galaktyką karłowatą. Skutki nieuniknionego zderzenia z galaktyką Andromedy będą poważniejsze i na zawsze zmienią nasze kosmiczne otoczenie. Grawitacja, siła nieodwołalnie rządząca kosmosem, zbliża do siebie Drogę Mleczną i galaktykę Andromedy. Kiedyś w odległej przyszłości spiralne olbrzymy się zderzą. Obserwacja Drogi Mlecznej i najbliższej jej galaktyki Andromedy pozwala stwierdzić, że zbliżają się do siebie z prędkością kilkuset kilometrów na sekundę. W tej chwili są jeszcze odległe, ale za kilka miliardów lat tak się zbliżą, że nie zdołają uniknąć kolizji. Zapewne nie będzie dochodziło do zderzeń między gwiazdami, bo dzielą je ogromne odległości. Ale spotkanie z Andromedą zmieni Drogę Mleczną nie do poznania. Niektóre strefy pochłonie centralna czarna dziura. Część gwiazd zostanie porwana w przestrzeń kosmiczną. Zmiany będą dramatyczne. Niebo zmieni swój wygląd. Trudno opisać ruchy galaktyk i skalę czasową tych procesów. Galaktyka Andromedy leży blisko Drogi Mlecznej i grawitacja zbliża je do siebie. Jednak większość galaktyk oddala się. Gdy wybucha bomba, odłamki oddalają się od miejsca eksplozji. Czy w takim razie Wszechświat ma puste centrum? Czy wraz ze wszystkimi obiektami pędzimy coraz dalej od punktu wybuchu? Nie, i to jest najciekawsze. We Wszechświecie cała przestrzeń się rozszerza. Każdy jej fragment, nawet ten między moimi dłońmi, ma tendencję do wzrostu. To zjawisko zaobserwował jako pierwszy Edwin Hubble, tworząc podwaliny współczesnej astronomii. Wszechświat się rozszerza wraz z czasem i przestrzenią. Oto jednowymiarowy model Wszechświata. Na gumce umieściłem piłeczki ping-pongowe udające galaktyki. Kiedy rozciągam gumkę, galaktyki oddalają się od siebie. Jeśli będziemy obserwować całość z tego miejsca, stwierdzimy, że dalsze galaktyki odsuwają się szybciej niż bliższe.
Dłuższy odcinek gumy bardziej się rozciąga. Z tego powodu model dobrze odtwarza obserwację Hubble'a, że w każdej chwili odleglejsze galaktyki uciekają od nas szybciej niż bliskie. Zauważmy, że nie ma tu wyróżnionej galaktyki, którą można by uznać za środek wszechświata. Z tej widać, że wszystkie pozostałe się oddalają. Obserwator z tamtej stwierdzi dokładnie to samo. Niezależnie od położenia, wszystkie inne obiekty się oddalają. To dowód jednorodnego rozszerzania się wszechświata. Żadnego z miejsc nie można uznać za jego środek. Dawno temu uważano Ziemię za środek kosmosu. Wokół niej miały krążyć Słońce i planety. Kula z gwiazdami co dobę miała obracać się nad Ziemią. Potem stwierdziliśmy, że Słońce jest jedną z wielu gwiazd, która porusza się w kosmosie. Z obserwacji Hubble'a wynika, że nie tylko Ziemia jest jedną z wielu planet, Słońce jedną z wielu gwiazd, ale i obok naszej Drogi Mlecznej zapewne jest wiele podobnych galaktyk. Hubble wpłynął na poglądy o naszym miejscu we Wszechświecie, które niczym się nie wyróżnia wśród mnóstwa podobnych. Co stanowi najbliższe otoczenie naszej galaktyki? Oto grupa lokalna, w której wciąż znajdujemy kolejne obiekty. Grupa lokalna to mała gromada ponad 50 galaktyk. Dominują w niej Droga Mleczna i Andromeda. Reszta to małe, karłowate zbiory gwiazd. Mniejsze galaktyki krążą po orbitach wokół wielkich. Wielkie, związane grawitacją, obiegają wspólny środek masy. Wszystko krąży, bo tylko ten ruch zapobiega upadkowi jednych obiektów na inne. Najlepiej znane galaktyki karłowate w grupie lokalnej to Wielki i Mały Obłok Magellana. Astronomowie sądzą, że ich kształt wynika z sił pływowych związanych z krążeniem po orbicie Drogi Mlecznej. Jednak akcja równa się reakcji. Ruch dwóch obiektów w sąsiedztwie powoduje deformację dysku naszej galaktyki. Analiza spektralna światła wysyłanego przez gwiazdy obłoków Magellana dowiodła, że ich skład jest inny niż tych z naszej galaktyki. W obłokach Magellana jest więcej wodoru i helu, za to mniej metali niż w Drodze Mlecznej. To oznacza, że gwiazdy z obłoków są młodsze od naszych. Grawitacyjny balet między obłokami a Drogą Mleczną trwa już miliardy lat. Równocześnie w sercu galaktyki toczą się inne, znacznie bardziej tajemnicze zmagania. W samym centrum, za skupiskami pyłu, gazu i starych gwiazd, znajduje się coś przerażającego, naruszającego zwykłe zachowanie czasu i przestrzeni.
rules of time and space do not apply. W środku Drogi Mlecznej i chyba każdej innej galaktyki drzemie nienasycona bestia. Nie sposób przed nią uciec. W środku Drogi Mlecznej znajduje się strefa, z której nic nie zdoła się wydostać. To pułapka bez wyjścia. Supermasywna czarna dziura. Czarna dziura to obiekt astrofizyczny, którego masa jest skoncentrowana w bardzo małej objętości. Przy powierzchni przyciąga tak silnie, że nawet światło nie może się od niego oderwać. Te twory powstają podczas eksplozji masywnych gwiazd. Gęste jądro umierającej gwiazdy zapada się pod własnym ciężarem w czarną dziurę. Czarne dziury o ogromnej masie są w jądrach galaktyk. Co to znaczy supermasywne? Na przykład o masie 4 milionów słońc. Tak potężny obiekt potrafi połykać całe gwiazdy, generując przy tym rozbłyski gamma. By wysyłać promienie gamma, ciało musi być rozgrzane do temperatury nawet bilionów stopni. To niewyobrażalne gorąco. Rozbłyski są tak potężne, że nawet promieniowanie z galaktyk odległych o 10 miliardów lat świetlnych wywołuje w atmosferze poświatę, którą można spostrzec przez lornetkę, jeśli skierujemy ją na właściwą część nieba o odpowiedniej porze. Skoro widzimy przez lornetkę obiekt z drugiego krańca Wszechświata, oddalony o 10 miliardów lat świetlnych, błysk musiał być spektakularny, wręcz niewyobrażalny. Skoro w centrum Drogi Mlecznej jest supermasywna czarna dziura, to może we wszystkich galaktykach znajdują się podobne. Badając sąsiednie galaktyki, wciąż wykrywamy w ich centrach bardzo duże czarne dziury o masie milionów, a nawet miliardów słońc. Czarna dziura okazała się powszechnym elementem galaktyki. Czarne dziury wchłaniają materię. Ale niespełna 0,5% masy Wszechświata stanowi zwykła, widzialna materia. Tworzy ona gwiazdy, planety, gaz i pył. Co stanowi resztę obiektu, który powstał w wielkim wybuchu? Co właściwie tkwi w obcych galaktykach? Najlepszym naukowym wytłumaczeniem jest istnienie tajemniczej ciemnej materii. Ciemna materia to niezwykła substancja. Wiemy, że jest i że przyciąga inne obiekty. Najlepszym dowodem jej istnienia jest prędkość wirowania galaktyk spiralnych. Widzialna materia nie wystarczyłaby do powstrzymania tak rozpędzonych gwiazd przed ucieczką w kosmos.
Profesor Politechniki Kalifornijskiej Richard Ellis sporządził trójwymiarową mapę Wszechświata wraz z ciemną materią. Dynamika obiektów astronomicznych daje pierwsze przesłanki obecności mnóstwa ciemnej materii. Możemy szacować jej ilość dzięki zjawisku soczewkowania grawitacyjnego, które przewidział Einstein. Ciemna materia skupia światło jak wypukła soczewka. W miejscach, w których promienie świetlne ulegają odchyleniu, z pewnością mijają wówczas skupisko ciemnej materii. Nie da się bezpośrednio dostrzec ciemnej materii. Ona nie świeci ani nie rozprasza światła. Można jednak wnioskować, że tam jest, gdy wpływa na mijające ją promienie. Wiemy, gdzie się znajduje i możemy nanieść ją na mapę. Zaletą soczewkowania grawitacyjnego jest to, że niczym lupa skupia światło. Wysyłające je obiekty stają się wyraźniejsze i jaśniejsze. To naturalny teleskop w kosmosie. Ciemna materia odgrywa kluczową rolę w powstawaniu i ewolucji galaktyk. Natomiast inna ciemna siła odpowiada za ich rozbieganie się. W kosmicznej skali galaktyki uciekają od nas, a Wszechświat się powiększa. Co za tym stoi? Naukowcy znają jedną odpowiedź. Tajemnicza ciemna energia. Ciemna energia jest pod pewnymi względami jeszcze dziwniejsza od ciemnej materii. Sprawia, że Wszechświat coraz szybciej się rozszerza. Tempo rozszerzania się Wszechświata, zainicjowanego podczas Wielkiego Wybuchu przez miliardy lat, wzrosło, bo ilość ciemnej energii jest coraz większa. Grawitacja utrzymująca galaktyki zmniejsza się z czasem i ze wzrostem odległości. Ciemna energia powoduje odpychanie grawitacyjne i zamiast spowalniać rozszerzanie się Wszechświata, przyspiesza ten proces. Wywiera taki efekt od 4 albo 5 miliardów lat. Za kolejny miliard lub bilion lat wyjaśni się los Wszechświata i wpływ działania czarnych dziur, ciemnej materii i ciemnej energii. Will finally be known. Gdy gwiazda nadmiernie zbliży się do centralnej czarnej dziury w jądrze galaktyki, rozpętuje się piekło. To jedno z odkryć kosmicznego obserwatorium badającego ewolucję galaktyk, GALEX. GALEX to teleskop do obserwacji kosmosu w ultrafiolecie. Ten zakres jest bardzo przydatny do badania młodych gwiazd i procesów ich powstawania w galaktykach dwukrotnie młodszych od obecnego Wszechświata. Przyrząd pokazuje także rozbłyski powstające, gdy gwiazdę pochłania czarna dziura. Taka gwiazda nie potrafi utrzymać swojej materii. Zostaje rozdarta na strzępy. Gaz jest wciągany do czarnej dziury.
Rozpędzona materia rozgrzewa się do ogromnej temperatury i zaczyna wysyłać intensywne promieniowanie ultrafioletowe i rentgenowskie. Dzięki Galaxowi, Suvi Gezari i inni naukowcy mogą oglądać, co się dzieje 4 miliardy lat świetlnych od Ziemi. Do teleskopów Galax, Hubble i Spitzer wkrótce dołączy kolejny, przystosowany do obserwacji dalekich galaktyk. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba ma być wysłany w kosmos w 2018 roku. Dostarczy obrazów w podczerwieni znacznie dokładniejszych niż dotąd. Astronomowie liczą, że przyrząd pozwoli im spojrzeć przez pył i gwiazdy na centrum Drogi Mlecznej, a także pokaże odległe galaktyki. Teleskop kosmiczny Webba będzie miał zwierciadło o większej średnicy od Hubble'a, a więc będzie rejestrował obiekty o mniejszej jasności. W dodatku jego optyka obejmuje pasmo nieco dłuższej podczerwieni. Teleskopy kosmiczne mają wspólną cechę. Pozwalają oglądać wszechświat bez zniekształceń spowodowanych przez atmosferyczne turbulencje, które utrudniają obserwacje z Ziemi 99% powierzchni nieba. Atmosfera drga, rozmywa obraz gwiazd. Gdyby nie powłoka gazowa Ziemi, widzielibyśmy ostre punkty. Załamanie i rozpraszanie światła w atmosferze sprawia, że obraz się zamazuje. Niedoskonałości można usunąć na dwa sposoby. Wystrzelić teleskop w kosmos albo korygować obrazy z teleskopu naziemnego technikami optyki adaptacyjnej. Żeby stworzyć wyraźny obraz galaktyki, wprowadza się poprawki obliczone na podstawie tego, jak w atmosferze zachowuje się światło innego jasnego obiektu, zwykle bliskiej gwiazdy. Do korekty służy bliska jasna gwiazda, której obraz jest rejestrowany 100 tysięcy razy na sekundę. Tylko nieliczne gwiazdy wysyłają dość dużo światła. W obserwatorium Kecka na Hawajach obraz odniesienia dla optyki adaptacyjnej daje promień lasera. Można go skierować w dowolne miejsce na niebie i uzyskać precyzyjne obrazy każdego fragmentu nieba, a nie tylko małego wycinka dokładnie w zenicie. Fotografie są nawet 20-krotnie ostrzejsze od tych uzyskanych bez korekt. To kolejny przyrząd, który pomaga astronomom zdobyć zdjęcia odległych galaktyk. We Wszechświecie są miriady tworów znacznie większych od naszej maleńkiej Ziemi, od Układu Słonecznego i od Drogi Mlecznej. Wystarczy sobie uzmysłowić, że Droga Mleczna to jedna z setek miliardów galaktyk w dostępnym obserwacjom Wszechświecie, aby poczuć się cząstką wielkiej całości. Można się boczyć, ale jesteśmy zaledwie pyłkiem. Okruchem okruchu Wszechświata. Trwamy na maleńkiej, zielono-niebieskiej wysepce życia na nieskończonym oceanie obcych galaktyk. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Bazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.